Dzień dobry, panie Kazimierzu. Moje uszanowanie i... Co to za ciągnik? To pana się tak zepsuł? O Jezu, taki ten ciągnik... Och, to jest jeszcze 40 to nie jest. To chyba nie jest 40. Nie, to jest 50. To jest 55, no. To jest 355. Gdzie? No nie pisze jakby. Nie. To, że pisze, to... No właśnie. Ciągnik w pokrzywach. Tak jest, ciągnik w pokrzywach. Ile za to ten szawończo chce? Za ten ciągnik, który ale piękny tutaj... jest, nie? Co? Piękny ten traktor. No piękny, zabytkowy traktor jest. No to jest 50, złożona z 40. No, oczywiście, że tak, no. Powiedz mi, co byłoby się za tego pana zapytać, bo jest zarośnięty, obrośnięty cały. A wsiądzie pan do środka, obejrzy, jak to wszystko. I szkoda, żeby on w tych pokrzywach no, stał. No, już tu stoi kupę lat. I tak, kupę lat stoi, a szkoda by było, żeby on tak się marnował w tych pokrzywach. A ja chętnie bym go, kurczę, odkupił, żeby on nie stał w pokrzywach, jego pięknie wyremontował. Jego pięknie wyremontował tak, jak by wyglądał nowy. Tylko ile by chciał, co mu tu dolega, dlaczego on tak stoi w tych pokrzywach, skoro czy on już jest przeznaczony na złom, ale szkoda by było, bo to by jest zabytek, tylko bym to wszystko zrobił. Tylko zależy, ile by chciał za ten po prostu ten ciągnik, który tu stoi. Tyle lat stoi. Naprawdę idzie źle. Chciałby się go zapytać, ile za niego by chciał. Co tu mu dolega, skoro... Jest rusznik, jest alternator, jest. No jest alternator, to wszystko tu jest, jakby nie było. Tylko co mu dolega, jak mu dolega, co mu brakuje, jak mu brakuje. To człowiek by... Wiesz, wszystko by zrobił, wszystko by uzupełnił, wyglądałby jak miodzio, nówka. Ale co najważniejsze, to on ma obciążniki, zobaczcie. No ma obciążniki, no właśnie, ma Państwu obciążniki. Nie ma, a ten ma. A ten ma, właśnie, bo ma obciążniki, gdzieś dostał. Ja u mnie nie ma, bo nie mogę dostać, a nowych kupywał nie będę, nie? Ale jak już ma, to już by miał, no. A to jest chyba inna kabina jak ta pańska, to jest całkiem, w tym żółtym, nie? Nie, ja ci powiem szczerze, to jest całkiem inna jak moja. Całkiem jest. Bo pan ma z rur okrągły. Ja mam z rur okrągłą wzmocnioną. Tutaj ma normalną kabinę. Kiedyś takie kabiny były i takie są, nie? Ale mówię ci, o, ile za to, jak na to, trzeba byłoby się dowiedzieć. Może co? Zapytamy się właściciela. Ile za nie... Co? Trzeba było chyba zapytać. Zapytać się, ile, co, jak, co, po co. Ale tu jaką skrzyneczkę on ma? No to właśnie skrzynka specjalnie tu jest zrobiona na te. O właśnie, takie coś reguluje. Ale nawet ma jabłka dobre. No jabłka jeszcze ma dobre, bo on... On chyba w polu nigdzie nie robił. On może chodził, czy nie chodził. Bo on jest chyba kupiony z jakiejś firmy, nie wiem. No może i tak, no może i tak. Może jest kupiony z jakiejś firmy, ale on gdzieś robił, to robił. Chyba robił. Opon za wielkich, ładnych, dobrych nie ma, ale jakie są, takie są. W każdym bądź razie, wiesz, robić kupę przy nim trzeba. Oby tylko nie tego. O, proszę bardzo. Jakie są, takie są, ale by wszystko idzie do zrobienia, wszystko idzie do malowania, do wszystkiego. Nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy, żeby się nie zrobiło. Ale silnik ma zardzewiały, to nie ma żadnych wycieków. No nie wiem, czy ten silnik jest, czy on jest na chodzie, czy on jest za tego, no coś mu tu dolega, bo by tutaj nie stał w tych pokrzywach. Czy po prostu właściciel dał sobie spokój, postawił go na zmarnowanie. A szkoda by było takiego silnika zmarnować, kiedy on by wyglądał jak miodzio, jak lustro dla niego. Po co ma się marnować? Po co masz tego, kiedy jeszcze z tego można skorzystać i zrobić? A po czym wiadomo, że to jest 50, a nie 60? No to widzę po tych felgach, po skrzyni widzę tam, po silniku to już tam nie, po zespołach, który tutaj ma założone, aha, po zespoły, nie? Tak mi weźmi kolumna, tak mi weźmi pompa, tak mi weźmi ten tył, który tu jest, nawet ta tylna belka od 50 oryginalna jest. Widzisz? To tak jak u pana, taka sama. Ta, o właśnie, o to jak ten czerwony ma, to tak samo jest, tak nie? Bo 60 ma całkiem inne podstawy, inne korpusy, inne ma zawieszenie tutaj na tym.
tylko tej belki nie ma, tej wiesz, tej dolnej, tego. No ale to mało ważne. Bo ona jest z Koszalina, on był, z tego co ja pamiętam, nie wiem, czy on czasem nie jest zarejestrowany. No ciągu. Może być, no nie mówię, że nie, nie? Ale co, możemy się zapytać właściciela? No musimy zapytać. No to zapytajmy się właściciela, co on myśli, jak sądzi i ile on tak sądzi. No właśnie, a tak według pana tyle to jest warte ten sprzęt? No mój Boże, no jaka cena złomowa, no mój Boże, kochany, no co tam więcej, nie? Bo nic nie wiadomo, nic nie słyszono, nie? No to jest po prostu wrak, nie? Ale z wraka można zrobić coś porządnego. Zgadza no, się. To tak czy nie? No, zregeneruje się, czy tam silnik się zregeneruje, tam trzeba zobaczyć, to trzeba go rozebrać w mak, jak Bóg przykazał, nie? I dopiero od podstaw ciągnąć tak, tak zawsze, nie? Wtedy będzie wiadomo, wsio, jak co, silnik i tak dalej, może się zapytamy tego właściciela, co on sądzi, jak sądzi i co on myśli o tym.